klimatowi, który nie jest klimatem nieba. Sprzeciwiam się wszelkiej niemocy, wszelkiej chorobie, wszelkiej depresji, wszelkiemu nieszczęściu, wszelkiej porażce. Odpycham to od swojego życia przez moc imienia Jezus. Odpycham pasywność, odpycham zamęt, odpycham zamieszanie. O rabasaka ta, rabaseka ta, we mnie jest życie Boga samego, jest we mnie życie Boga samego. Aktywuj to, nie stój pasywnie. O szakata rabaseka ta, o rebesaka ta, rabasako to, jest we mnie moc Świętego Ducha, jest we mnie moc Świętego Ducha. Aktywuje życie, aktywujemy niebiańską atmosferę, atmosferę życia. Szakatara basake. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Nie szukajcie, nie szukajcie. Wiem, że nie. O, dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę mocy, wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę mocy, Piotrek. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę, wiem, że nie. Razem dałeś mi ducha mocy. Tworzymy atmosferę do prorokowania. To my tworzymy atmosferę dla Bożego Ducha. To jest bardzo ważne, czy my to rozumiemy. To
bo my tworzymy tą atmosferę. Alleluja. Jeśli nie pójdziemy głęboko, to będziemy kosić tak zwaną rosę z trawy, ale można iść głęboko, można iść głęboko, można iść głęboko. Powiedz, to ja tworzę atmosferę wiary, atmosferę życia, to ja tworzę tą atmosferę. Wiele rzeczy nigdy by się nie aktywowało, nie aktywowałyby się dary, nie aktywowałyby się pewne służby, jeśli byśmy nie tworzyli pewnego środowiska. Alleluja. Bóg dał nam moc, władzę i autorytet do tego, że mamy robić to środowisko. Oshakata rabasa, o rebebe, dałeś mi ducha mocy. Wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Budujemy uwielbienie, budujemy atmosferę. Szakatara babase.